Paweł, nieco ponad 24 godziny pozostały do Twojej walki życia, starcie z Denisem Lebiedwem, mistrzem świata WBA wagi junior ciężkiej. Jakie Ci w tej chwili towarzyszą emocje na te ostatnie minuty przed ważeniem? Czekam przede wszystkim na to ważenie. Będzie można później już spokojnie zjeść posiłek, bo jednak ograniczam już jedzenie troszeczkę. Czuję się bardzo dobrze na niecałe 24 godziny przed walką. Mam duży spokój. Przepracowałem bardzo solidnie ten okres, także nie widzę powodu, żeby jakoś tym się martwić. Nastawienie jest bardzo pozytywne. Wchodzę do ringu w japońskich butach Asicsa. Będę boksował w amerykańskich rękawicach, ale z polskim sercem, żądnym zwycięstwa i przede wszystkim, co najważniejsze, bez żadnej presji. Nie czuję na sobie żadnej presji. To bardzo mi pomaga, z tym się dobrze czuję. Wiem, co chcę tutaj osiągnąć jutro, co chcę zrobić, wiem, po co przyjechałem tutaj i mam po prostu zamiar to zrobić. Do tej pory byłeś faworytem w swoich pojedynkach. Jutro przed tobą pierwszy taki test, pierwsza walka z zawodnikiem, w którym w zasadzie większość wskazuje cię na porażkę. Jak się czujesz w roli tego, który ma przegrać? Przede wszystkim na pewno tak tego nie odbieram z mojego punktu widzenia. Z mojego punktu widzenia, tak jak mówiłem już dawno, jest 50 na 50. Ja wiem, co ja chcę zrobić, dlatego wiem, jak silny jestem. I jak się czuję? Dobrze, niech tak ludzie myślą, to będzie tylko pozytywne zaskoczenie później, a zdarzało się, że jak walczyłem w kickboxingu czy w boksie, to nie byłem też faworytem na papierze i wygrywałem, także to jest sport. Wielu uważa Denisa Lebiediewa za zawodnika, który najmniej ci pasuje z tych mistrzów, z którymi miałeś walczyć. Był chociażby Hernandez, był Arslan, skończył się na Lebiediewie. Też tak na to patrzysz? To znaczy, ja po prostu przyjąłem to nazwisko z wielkim entuzjazmem i z radością, że przede wszystkim wiem, kim jest Lebiediew. Jest to wielki pięściarz, a poza tym stawką jest walka Mistrzostwo Świata, także jestem podwójnie zadowolony. Nastawialiśmy się na Hernandeza wcześniej, ale ja tak działam, że jak już podpisuję umowę, to koncentruję się tylko na tej umowie, na tym zawodniku, z którym będę walczył i nie rozważam, czy z kimś byłoby mi łatwiej, czy trudniej. Po prostu jest Lebiediew i trzeba z nim wygrać. Nie będę Cię pytał o jego słabe strony, bo na pewno to chciałbyś zachować dla siebie. Pod tym kątem przygotowaliście swoją strategię, natomiast jakie są mocne strony Lebiediewa? Co jest jego atutem? Na pewno mocne uderzenie. On bije bardzo mocno z obu rąk. Wiemy to na pewno. Zresztą świadczy o tym też bilans jego walk wygranych przed czasem. Nie jest to zawodnik, który bije seriami. Raczej pojedyncze ciosy, ale bardzo silne. Znam jego bardzo mocne strony. Przejrzałem go na wylot. Znam także jego dobre i silne, i zarówno i słabe strony. Także wiem, co mam robić. Mam taktykę, która jest obrana od dłuższego czasu już na ten pojedynek. I dlatego jestem spokojny. Wielu twierdzi, że twoim sprzymierzeńcem albo wrogiem może być psychika w tej walce. Byłeś przy okazji walki Andrzeja Wawrzyka w Moskwie, poczułeś tę atmosferę. Jak sądzisz, jak zareagujesz na tę wielką halę i walkę mistrzowską? U Andrzeja była taka sytuacja troszeczkę inna, bo Andrzej tam walczył na takiej wielkiej hali, tam było mnóstwo ludzi. My z Krzyśkiem akurat boksujemy na o wiele mniejszej hali, także tego tłumu aż takiego wielkiego nie będzie. Zresztą mam bardzo dobre wspomnienia z tego miejsca. Krzysiek tam pokonał Jackiewa. W pięknym stylu, także doskonale pamiętam, nawet w tym momencie wizualizuję sobie tą szatnię, w której siedzieliśmy i pewnie w tej samej szatni będziemy tak samo teraz rozgrzewać się do walki, także znam to miejsce, pracowałem już nad koncentracją uwagi, cały czas zresztą pracuję na tym, żeby skupić się na sobie, żeby nie dać się rozproszyć właśnie tym zewnętrznym czynnikom, które na pewno będą towarzyszyć. Wiadomo jest, tutaj boksujemy w Rosji. Rosjanie zasiądą głównie na trybunach, także liczę się z tym i zdaję sobie sprawę, jak to będzie wyglądało. 27 września Polska będzie miała dwóch bokserskich mistrzów świata? Ja mam taką nadzieję. Jestem przekonany, że stać mi przede wszystkim na to zwycięstwo, że zrobiłem wszystko, aby nie zmarnowałem ani jednego dnia przygotowań. Przepracowałem bardzo solidnie ten okres i tak naprawdę nie szykowałem się 2,5 miesiąca do tej walki, tylko tak naprawdę 10 lat. Prawie 10 lat tyle trwa moja kariera zawodowa, także jest to zbieranie szeregu doświadczeń z tych wielu lat i teraz kumulacja będzie jutro.